odpręż się. Zabierzemy ciebie w podróż poza granice twojej wyobraźni. Odkryjemy przed tobą tajemnice ludzkiego umysłu. Opowiemy o rzeczach, które kryją się głęboko w twojej podświadomości. Czy jesteś na to gotowy? Audycja po drugiej stronie lustra. Mówienia. Witamy was bardzo serdecznie w audycji po drugiej stronie lustra. Ja nazywam się Aleks Niebrzegowski, a w studiu siedzi Anita Zapolska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj pani Beata Piasny, właśnie po raz kolejny. Pani Beata jest coachem, kobietą biznesu, trenerką wizerunku. Specjalizuje się głównie w szeroko rozumianej komunikacji i jest właścicielką agencji szkoleniowej Cambiar w Zielonej Górze. Witam serdecznie. Tak, witamy panią. I po ostatniej właśnie audycji otrzymaliśmy od naszych słuchaczy pytania dotyczące wyznaczania celów. Stąd właśnie pani jest dzisiaj tutaj z nami. I tak przygotowując się właśnie do tej audycji, do właśnie spotkania z wami, drodzy słuchacze, z panią, natrafiłam na taki bardzo ciekawy urywek bajki i pozwolę go sobie teraz przytoczyć. Czy mógłbyś mi uprzejmie powiedzieć, którędy mam pójść? To zależy w znacznej mierze od tego, gdzie chciałabyś dojść. Właściwie wszystko mi jedno, rzekła Alicja, więc wszystko jedno, którędy pójdziesz, zawyrokowało kocisko. Byleby gdzieś dojść, dokończyła Alicja. Co do tego, nie ma obawy, wystarczy iść odpowiednio długo. No i właśnie tutaj cytat pochodzi z Alicji w Krainie Czarów. No i nie wiem, jak sama pani przyzna, moim zdaniem doskonale oddaje właśnie tą tematykę wyznaczania celów. To znaczy oddaje tematykę w ogóle życia, czyli też jeden z takich cytatów, który akurat mi się przypomina, to jest takie słowa, które mówią o tym, że jeżeli w ogóle będziemy stać w miejscu, to spędzimy świat stojąc na jednej nodze. Albo jeszcze inaczej, jeżeli będziemy robić krok w przód, to będziemy się cofać, ponieważ świat cały czas idzie do przodu. Dlatego tak jak tutaj w tym cytacie, ważne jest to, żeby w ogóle pójść, ponieważ w kierunku oczywiście swojego celu, dlatego że jeżeli nie będziemy nic robić, no to tak naprawdę nie będziemy w stanie niczego osiągnąć. Właśnie ważne jest to, żeby prędzej czy później dowiedzieć się o tym, co tak naprawdę jest naszym celem. I tutaj czasami to jest największym problemem, zarówno na szkoleniach, czy przede wszystkim na coachingu, kiedy ludzie tak naprawdę nie mają problemu na poziomie konkretnego wyznaczania metodą SMART, metodą Briana Tracy i różnych innych znakomitych, można powiedzieć, twórców metod i praktyków. Natomiast czasami właśnie problem leży na poziomie tego, co jest moim celem. Dlatego też, jeżeli ktokolwiek ze słuchaczy, czy ktokolwiek z nas dzisiaj sobie siedzi i mówi, kurczę, nie mam celu, a wszyscy mają, bo czasami tak ludzie myślą, że to tylko ze mną jest coś nie tak, to warto się zastanowić nad tym, jeżeli nie wiesz, czego chcesz, bo tak się może zdarzyć i naprawdę to jest częste myślenie, że jeżeli chodzi o w ogóle dzisiejszy świat, zbitek informacji, wydaje nam się, że wszyscy ludzie mają cele i świetnie sobie je realizują i mają przecudowne życie, to też trochę nas blokuje i niektórzy mogą się spinać, że właśnie kurczę, nie wiem, jak to mam robić, nie mam tego celu, to warto sobie na samym początku zadać takie pytanie coachingowe. Właśnie jeżeli nie wiesz, czego chcesz, to najpierw zadaj sobie pytanie, czego nie chcesz. I jeżeli zrobisz sobie na kartce rzeczy, które absolutnie nie chcesz robić w życiu, albo rzeczy, ludzie, sytuacje, którymi nie chcesz się absolutnie otaczać, to prawdopodobnie będziesz się już zbliżał ku temu celowi, który jest chcę czegoś. Dobrze, to teraz czas na króciutką ankietę, którą właśnie zrobiliśmy ze studentami. Pytaliśmy ich właśnie o cele, czy mają i czy je realizują. W tym roku miałaś postanowienia noworoczne i czy udaje ci się je realizować? Chciałabym w końcu skończyć wszystkie projekty, które pozaczynałam, zdać oczywiście sesję i skończyć magistra. Również chciałabym wybrać się w końcu do Japonii, aby poznać ich kulturę z bliska. No i nauczyć się w końcu gotować jajka, bo no, nie wychodzi to zawsze jednak. I przeczytać wszystkie książki, które zakupiłam, a nie zdążyłam. Zaliczyć sesję, zacząć się uczyć, tak, oczywiście. Zapisać się na siłownię dodatkowo. I chyba to wszystko na razie. Tak, tak, oczywiście. Już zaczęłam się uczyć do sesji. Są pierwsze wyniki, no a siłownia jeszcze musi chwilę poczekać. Tak,
sobie wymyśliłem ten nowy rok, że zacznę w końcu się uczyć, zacznę robić projekty na czas i zacznę po sobie trochę sprzątać. Podobne jak kolega posprzątać w pokoju wreszcie i trochę się pouczyć. No, póki co udało nam się posprzątać. Kolokwia jakoś tam w drugim terminie się zaliczy. A czy w tamtym roku miałeś jakieś postanowienia noworoczne? Te same, ale w tamtym roku się udało na sam koniec dopiero. No dobrze, to pani Beato, w takim razie jak to jest, skoro większość studentów tutaj podała jako swoje cele, czy postanowienia noworoczne, większość tak się powtórzyły tematy, zacząć się uczyć i to się pojawiało totalnie, już tak. Pomijam, że wreszcie posprzątamy w pokoju, chociaż to akurat chłopaki zrealizowali, a chodzić na siłownię, jak to jest z tymi postanowieniami noworocznymi? No właśnie, dokładnie tak jak przeczytałeś, trochę zacząć się uczyć, ale czego konkretnie, kiedy chcesz się nauczyć, po czym poznasz, że już to umiesz, co ci to da, kiedy już się nauczysz? Następna wypowiedź, jeżeli chodzi o pokój. Świetnie, że chłopcy to zrealizowali, brawa. Natomiast zdanie brzmiało trochę posprzątać. Co to znaczy trochę? Że to też jest satysfakcjonujące. I moje takie wrażenie na poziomie tych odpowiedzi jest takie, że te cele są tak naprawdę mało konkretne. Jeżeli to są w ogóle cele, a czy to są postanowienia. Ponieważ tutaj też można byłoby zrobić taką małe rozróżnienie, czym właśnie są postanowienia, a czym są cele. Czy cele są już tak naprawdę rzeczy, które planujemy strategicznie, długofalowo, a postanowienia to takie mniejsze rzeczy, które są na przykład na poziomie takich zwykłych, trywialnych rzeczy. Troszeczkę posprzątam. Czy to jest taki cel jakiś długofalowy, jakiś taki bardzo angażujący? No jeżeli są to osoby właśnie, studenci pewnie lubią sprzątać, nie wiem, nie robiłam badań. W każdym razie może to być big goal, natomiast są osoby, które lubią sprzątać i to jest też na poziomie postanowień. Także są cele, postanowienia i warto, żeby nawet jeżeli mamy jakieś postanowienia, to bardziej planować cele, żeby te cele były jakby takim głównym motorem, który ciągnie postanowienie za sobą. Czy już sam fakt zastępowania pewnych słów, czyli na przykład zamiast zacząć sprzątać, czy zacząć się uczyć, to może na przykład, żeby wreszcie systematycznie się uczyć, tak? Że taki jest cel, żeby robić to systematycznie. Nie sam fakt rozpoczęcia, tylko kontynuowania później. Miałoby to znaczenie? To zależy. Dlatego, że czasami jeżeli postawiamy sobie cele, to popełniamy mnóstwo błędów. Błędów jest naprawdę kilka takich kardynalnych, które pomimo tego, że mamy naprawdę fajną energię, chęci, jesteśmy zmotywowani, bo cel na przykład jest inspirujący, to czasami na przykład jednym z takich błędów jest to, że ten cel jest zbyt duży, czyli trzeba go albo rozbić w czasie na cele cząstkowe, czyli mniejsze i spojrzeć na to realnie, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie to zrobić, nawet jeżeli jest to naprawdę świetny cel. Natomiast na poziomie samego zapisywania słów, to też, tutaj też można popełnić błąd. Dlatego też i z drugiej strony, jeżeli ten cel na przykład jest za duży nawet w samym zapisaniu, bo powiedziałeś, że zacznę się uczyć, tak, a lepiej byłoby jak? Że będę się uczyć systematycznie na przykład. Czyli tak, jeżeli powiemy, zacznę się uczyć, to... No bo zacząć się uczyć, to można na przykład w piątek o 16 i skończyć. No zaczęło się uczyć, tak? No właśnie, to jest mniejszy cel, bo usiadasz i zaczynasz się uczyć, a większym celem jest, że uczysz się kilka razy, tak? Czyli systematycznie, bo systematyka wymaga pewnych, pewnych razów do tego, żeby coś powtarzać. Dlatego też to jest tak naprawdę sprawa bardzo indywidualna, natomiast rzeczywiście bardziej ambitnym celem byłoby zaplanować sobie to w czasie, że jest to cel, który, no właśnie, coś nam da, tak, że brakuje jeszcze tego końca, że będę się uczyć systematycznie, dzięki czemu będzie tak i tak, dzięki czemu osiągnę to i to, albo nie stracę tego i tego, bo zależy, co nas motywuje, czy osiąganie, czy w jakiś sposób bronienie się przed tym, unikanie straty, ponieważ no, raczej większość ludzi bardziej motywuje się tym, że coś mogą stracić, niż to, że mogą coś zyskać, niestety. Dobrze, to my za chwilkę wrócimy, bo mamy też do pani takie pytanie związane z pewnym mitem a propos postanowień noworocznych, który krąży gdzieś tam po świecie, ale najpierw tak czy inaczej musimy trochę posłuchać muzyki, no bo lubimy muzykę. Super. No to wracamy w takim razie do rozmowy z naszym gościem, którym jest pani Beata Piasny, trener i coach osobisty. No to cóż,
jedziemy. Tak, właśnie jak wcześniej kolega powiedział, to według jednego z mitów postanowienia noworoczne trwają najczęściej około 14 dni. I co pani o tym myśli? Czy faktycznie tak jest? Że po tym czasie ludzie się już po prostu poddają. No myślę, że może tak być. Jak w życiu, wszystko się może zdarzyć. Dlatego trzeba byłoby zapytać te osoby, które zrezygnowały po 14 dniach, co spowodowało, że się zniechęciły do tego celu. Możemy tutaj sobie po prostu gdybać, czyli być może ten cel był za duży, być może był mało motywujący albo mało atrakcyjny, albo nie było tego motywu, dla którego mieliby to zrobić. Czyli za samym celem prawdopodobnie mogła nie stać jakaś wyższa wartość, coś takiego dużego, które... A cóż to jest takie? Co może być wyższą wartością? No na przykład nasze wartości, którymi się kierujemy w życiu, poschodzimy do pracy. No mogę, że każdy może sobie zadać pytanie. Osoby, które mają rodzinę, dzieci, prawdopodobnie odpowiedziałyby, ponieważ chcę zapewnić godne życie moim dzieciom, następnie, żeby dzieci miały dobre wykształcenie. A co to da dzieciom? Dzieci będą szczęśliwsze, będą miały lepszy start. To jest motywacja, jeżeli chodzi o rodzinę. Na przykład dlaczego studiujemy? No to bardzo podobnie bardzo podobnie może być oczywiście, ponieważ każdy studiuje dla pewnie innych powodów. Natomiast myślę, że takim zbiorczym celem jest to, żeby też właśnie mieć pieniądze, tak? Żeby mieć dobre wykształcenie, żeby mieć poważanie. Mężczyźni mają inne, że tak powiem, motywatory, kobiety mają inne motywatory. Ważne natomiast jest to, żeby na poziomie samego planowania, na poziomie też rozpatrywania celów, troszeczkę się wgryźć w ten cel i konkretnie go prześwietlić od A do Z i zapytać się samych siebie, co mi to da, jeżeli osiągnę ten cel. Czyli to takie wewnętrzne dlaczego, tak? Takie wewnętrzne dlaczego, które pytanie w ogóle dlaczego daje nam mnóstwo odpowiedzi, ono jest takie skierowane do naszej kreatywności, daje nam dużo odpowiedzi, więc warto sobie je zadawać właśnie w takich pozytywnych sytuacjach, czyli chciałabym skończyć studia, zakładam, nie wiem, jakiś drugi kierunek. Dlaczego? Po co? Co mi to da? Aha, i będę miała to, będę miała to, będę miała tamto. Czyli jeżeli to jest mocna motywacja, taka moja wewnętrzna, że ja się będę z tym świetnie czuła i mi to da rozwój, samorozwój, doświadczenie, whatever, jak to mówię. Natomiast jeżeli to będzie cel sam w sobie, ponieważ dzięki temu moja mama będzie zadowolona, że skończyłam dwa kierunki i będzie to lepiej widziane wśród moich znajomych, no to ten cel jest fajny. Natomiast czy on jest atrakcyjny dla tej osoby? No tutaj można było naprawdę każdy cel konkretnie badać, ponieważ naprawdę bardzo często jest tak, że realizujemy cele nie swoje. Realizujemy cele innych ludzi. Czyli podsumowując, przede wszystkim przy wyznaczaniu celów powinniśmy się skupić na takich swoich potrzebach, na swoich takich pragnieniach. No tylko i wyłącznie, wtedy... dlatego warto robić takie ciekawostki na początek, jak na przykład mapy marzeń, które z jednej strony mogą się wydawać, że są takim totalnym odjechaniem, czyli takim puszczeniem wodzy fantazji, ponieważ wycinam tutaj jakiś samochód, który absolutnie w tym roku nie jest dla mnie dostępny, albo dom, który jest nawet nie na tym kontynencie. Natomiast taka weryfikacja później przychodzi po jakiejś tam dłuższej chwili, nie wiem, czy na drugi dzień, czy po kilku tygodniach, kiedy tak naprawdę patrzymy na te marzenia i zdajemy sobie sprawę, czy rzeczywiście jest mi to potrzebne, ten dom w danej chwili, żeby już go mieć, czy to jest taki cel długofalowy, który być może jest motywujący i poszczególne kroki, które podejmuję w życiu, właśnie doprowadzą mnie być może do tego domu, ponieważ jest naprawdę bardzo dużo takich przykładów i przypadków, sytuacji, kiedy te rysunki, te zdjęcia, które osoby przyklejają na swoją mapę marzeń, szybko się realizują. Mało tego, one się realizują praktycznie identycznie, czyli zdarza się tak, że jeżeli ktoś sobie wkleił taki a taki dom, to taki a taki dom ktoś rzeczywiście będzie posiadał w przyszłości. A pani się coś takiego zdarzyło? Tak, mi się to zdarzyło. Ja robiłam mapę swoją w zeszłym roku, dokładnie w swoje urodziny, ponieważ mam urodziny na początku roku, także... Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, wczoraj miałam urodziny, także dziękuję. W każdym razie pytanie jest takie, czy robisz mapę
marzeń, takich marzeń, jeżeli wszystko byłoby możliwe, albo gdybyś spotkała złotą rybkę, czy podniosła lampę Aladyna. To jest taka mapa, która pozwala uwolnić nasze takie najskrytsze pragnienia i pozwolić sobie, tak jak dziecko, rysować na kartce, czy wyklejać rzeczy takie naprawdę, w cudzysłowie, odjechane. Czy rzeczywiście robię taką mapę, która jest możliwa do zrealizowania na przykład w przeciągu roku, albo w przeciągu 2 lat i którą mapę, na której, że tak powiem, się fiksuje, a którą realizuje, ponieważ często sobie mają jakieś takie pretensje do świata, no bo powinny mieć troszeczkę do siebie, że kurczę, ja tutaj planowałem to i to, a to się nie zrealizowało. Mało tego, to są już tak naprawdę kwoty mierzone przez totolotka. Natomiast no, taką ważną kwestię też trzeba o niej pamiętać, jeżeli chodzi o realizowanie własnych życiowych celów, czy tych długoterminowych, czy tych krótkich. Pytanie, czy ten cel jest zależny ode mnie? Ponieważ jeżeli cel jest zależny ode mnie, to ma o wiele większe szanse na zrealizowanie się. Natomiast jeżeli cel jest zależny od innych osób, no to albo musimy, albo powinniśmy w jakiś sposób wpłynąć na te osoby, żeby pomagały nam w tym celu, no albo na przykład spróbować go realizować bez tych osób. Dlatego też takie roztrząsanie i na przykład zniechęcenie się do planowania poprzez sytuację, kiedy na przykład zakładam, że wygram w totolotka, gdzie cel nie jest zależny od nas, pomimo tego, że to my skreślamy liczby i płacimy za kupon, tak naprawdę losuje ktoś inny, a jeżeli chodzi o samego totolotka, no to decyduje los, który albo nam sprzyja, albo nie. I totolotek jest jednym z takich celów, który rzeczywiście nie jest celem coachingowym, ani celem takim życiowym. To jest po prostu coś takiego z gwiazdką. Ale z drugiej strony jest to coś, co sprawia, że ludzie bardzo chętnie biorą udział w wszelkiego rodzaju loteriach. Pewnie, że tak. Jeżeli by ludzie nie wygrywali inni, nie byłoby to faktem, że rzeczywiście w jakimś stopniu ten cel bycia bogatym może zostać zrealizowany, no to nikt by w to nigdy by nie grał. Natomiast ja jestem świadoma tego, że jest to zależne ode mnie, więc jeżeli już mi się zdarza grać, to robię to bardziej dla fanu. Dobrze, no to w takim razie o tym, jak zostać bogatym, porozmawiamy za chwilkę, od czego zacząć planowanie. No a teraz Men at Work Down Under, bardzo przyjemny. Pani Beato, zaniedbanie planowania to planowanie zaniedbania. Spotkałem się kiedyś z takim stwierdzeniem. Co pani sądzi na ten temat? No, jest to prawda, ponieważ jeżeli nie zaplanujemy swojego życia, to zrobią to za nas inni. Czyli jeżeli nie będziemy świadomie czegoś oczekiwać od życia, to tak naprawdę będziemy jak liść na wietrze, który jest popychany przez wiatr i będziemy po prostu od jednego krańca do drugiego się gdzieś tam przemieszczać, poruszać. Będziemy się, brzydko mówiąc, bujać od jednej pracy do drugiej, ponieważ nie będziemy mieć żadnych oczekiwań i żadnego takiego celu, oczywiście tutaj w cudzysłowie, co jest jeszcze wyżej, do czego mnie to wszystko ma doprowadzić. Czyli rzeczywiście, no, jeżeli nie będziemy planować, to tak naprawdę będziemy żyć tak, jak ktoś nam będzie kazał, mniej bądź bardziej, że tak powiem, konkretnie. Tak, nawiązując może właśnie do tego planowania, to jakie błędy najczęściej popełniają ludzie, jeśli chodzi właśnie o planowanie celów? To tak też, jak wcześniej powiedziałam, jeżeli cele są zbyt duże, tak? Jeżeli chcemy w ciągu roku osiągnąć bardzo duży cel, który tak naprawdę nie jest możliwy, czyli nie jest realny. Dlatego też lepiej go rozbić na jakieś mniejsze części, żeby, no wiadomo, był realny do zrealizowania, ale jednocześnie, żeby był też ambitny i atrakcyjny. Tutaj możemy wchodzić bardzo głęboko w całą strukturę SMART czy SMARTER, ponieważ cel powinien być określony, konkretny, specyficzny, określony w czasie, czyli timetable, specific, measurable, czyli mierzalny, ambition, czyli ambitny,
bądź atrakcyjne, bo ponieważ tych rozszerzeń jest kilka praktycznie do każdej z literek, no i określony w czasie. Natomiast jeszcze innym z błędów jest to, jeżeli na przykład tak jak jesteśmy teraz na początku roku, kiedy nowy rok sprzyja, po pierwsze podsumowywaniu tego, co było wcześniej, to, co nam się udało, a to, gdzie na przykład odnieśliśmy jakąś porażkę i wyciąganiu wniosków, czego już nie robić teraz. Natomiast na początku roku zwykle jest tak, że właśnie jest ten wielki boom, taka nagonka trochę, że trzeba planować, trzeba sobie coś obiecać i właśnie w tym roku też jak wracałam z Sylwestra, no to w którymś z radio była taka audycja, która prawiła o tym, że Polacy przytyli tyle i tyle. Tyle statystycznie na każdego Polaka przypada kilogramów ze świąt i z Sylwestra. No i to się dzieje. No praktycznie każdy, albo ci, którzy podjedli, mają jakieś tam wewnętrzne poczucie winy, nawet jeżeli ono, że tak powiem, się skończy, czyli nie podejmiemy żadnej akcji, gdzieś to poczucie winy w nas jest. No i inne plany, właśnie ta siłownia, czy dużo właśnie takich postanowień związanych z własną atrakcyjnością. Pływanie, fitness, dieta i tak dalej, i tak dalej. Oraz różne inne cele i plany, które na przykład są takimi już naszymi planami, które gdzieś tam mamy z tyłu głowy, o których myśleliśmy wcześniej. I tych planów, tych celów, planów i celów zaczyna się robić cała chmara, można powiedzieć, całe mnóstwo. I to jest też jakby drugi z tych błędów, że na przykład chcemy zrealizować wszystkie te cele, albo dużo, wiele tych celów. Natomiast nie zastanawiamy się często nad tym, które z tych celów warto zrealizować, który jest mój taki naprawdę, zostawiając cały świat i to, co się dzieje, natłok informacji, szum informacyjny, zastanawiając się, ale co tak naprawdę ja nie tyle chciałbym zrealizować, ale chciałbym i mógłbym zrealizować w następnym roku. No chyba, że ktoś pokusi się na przykład o planowanie celu takiego dłuższego terminowo, na przykład do 5 lat, tak? Czyli ktoś chce zrobić... Co też nawiasem mówiąc powinniśmy robić. Powinniśmy robić. Tak. Czyli tak podsumowując, jeśli chodzi o te cele, to powinny one być terminowe, określone w czasie, tak? Mierzalne, tak. Ambitne, jednak... W ramach naszych możliwości, oczywiście. Tak. Ambitne, czyli atrakcyjne i motywujące, ponieważ jeżeli ten cel nie jest dla nas motywujący, czyli też nie jest do końca nasz i nie jest związany z naszymi wartościami, tak jak wcześniej mówiliśmy o tych studiach, że ktoś może pójść na drugi kierunek studiów po to, żeby sprawić przyjemność komuś innemu, a nie sobie, no to ten cel niekoniecznie może mieć szansę powodzenia. A i jeszcze bardzo ważna rzecz, cel powinien być ekologiczny, czyli tutaj te wartości absolutnie badamy, można powiedzieć, czy ja też przy tym celem nie zaszkodzę sobie, i czy ten cel jest ekologiczny dla środowiska, czyli czy ja tym celem nie zrobię krzywdy komuś w moim najbliższym otoczeniu. No na takim przykładzie, jeżeli no, załóżmy ktoś chciałby zrobić przyjemność swojej rodzinie i wybudować dom 40 km od Zielonej Góry, ponieważ kocha las, ten na przykład ojciec rodziny ma pieniądze na dom, chce postawić dom dla swojej rodziny, ponieważ no, jemu ciężko się żyje w mieście i chciałby zamieszkać gdzieś pod lasem. No i gdzieś tam ten dom powstaje w ukryciu przed rodziną, ponieważ ma to być wielki surprise. Natomiast kiedy ten dom już powstaje, rodzina i to jest jego cel, tak, który realizuje przez jakiś tam czas i w tym momencie rodzina zostaje poinformowana: o, słuchajcie, mamy świetny nowy dom, wspaniały, każda z was, tam są dwie córki, ma swój super pokój, mamy ogród, las, no i wszystkie wspaniałości. Natomiast rodzina absolutnie nie jest tym zachwycona, a konkretnie w drugą stronę, w ogóle nie są zainteresowani jakby mieszkaniem 40 km od Zielonej Góry, ponieważ dziewczyny chodzą w Zielonej Górze, jedna na uczelnię, druga chodzi do liceum, mama ma swoje koleżanki, swój klub, swoją
pracę, no i tak naprawdę rozpada się rodzina w przeciągu 2 tygodni. I to jest taki cel, który rzeczywiście realizował jeden, to jest cel prawdziwy. To jest taka historia, która rzeczywiście miała miejsce i takich historii jest mnóstwo, kiedy realizujemy cele nie nasze. Tak samo, jeżeli chcemy jesteśmy w związku i chcemy realizować jakieś bardzo ambitne plany, swoje zawodowe, życiowe, rozwojowe. Natomiast jeżeli ten cel w jakiś sposób będzie przeszkadzał w tym, żeby ta druga osoba, z którą jesteśmy, była szczęśliwa, no to warto się zastanowić, czy może by go troszeczkę nie zmodyfikować, żeby nie pójść za daleko, żeby nie stracić tego, co też jest ważne. No i też tutaj na poziomie pytania do siebie, co jest ważniejsze, czy związek, czy ja, jako mój rozwój, albo z drugiej strony, czy można to w jakiś sposób połączyć. I żeby się nie zagalopować po prostu. Dobrze, no to bo w takim razie powiedzieliśmy już o wielu rzeczach, których nie należy robić. Może w takim razie powiedzmy, co można by było zrobić. To znaczy, jeżeli eliminujemy pewne rzeczy i błędy, których nie należy, to oczywiście jednocześnie przechodzimy do tych pozytywów, czyli tych konkretów, które są absolutnie ważne. Natomiast jest jedna kardynalna zasada, bez której absolutnie cele się nie udają. Jeżeli się komuś udają, no to gratulacje, świetnie. Natomiast jest taka kardynalna zasada, którą warto stosować i było przeprowadzone takie badanie kiedyś na Uniwersytecie w Harvardzie. W 1979 roku przeprowadzono badanie na grupie studentów ostatniego roku i zapytano ich: drodzy studenci, jakie są wasze życiowe cele? Co będziecie robić, kiedy opuścicie już mury naszego wspaniałego Harvardu? I wyobraźcie sobie, że 3% studentów miało zapisane, sprecyzowane cele. Sprecyzowane i zapisane fizycznie na kartce. 13% studentów wiedziało, było świadomych, tak, że no, na przykład będę stomatologiem albo będę handlowcem. Natomiast to był jakby taki plan właśnie, takie planowanie na poziomie postanowienia nawet, można powiedzieć, noworocznego. Czyli byli świadomi tego, że czegoś chcą, jakiś cel jest, natomiast ten cel nie był zapisany. No i pozostała niestety największa grupa studentów, nie miała żadnego celu. Ogólnie, tak jak ten liść na wietrze, gdzie tam los podpowie, to tam się znajdę. I okazało się, że powtórzono badania w 1989 roku, czyli 10 lat po tym pierwszym badaniu, okazało się, że te 3% osób, które miało spisane cele, sprecyzowane i spisane, osiągało 10-krotnie większy sukces niż cała pozostała grupa studentów, czyli tam około 90%. Te badania były powtarzane jeszcze na Uniwersytecie w Yale, co oznacza, że rzeczywiście to samo zapisywanie celów jest naprawdę mega ważne i wystarczy na poziomie swojego pokoju, swojego domu wziąć kartkę papieru i zapisać to, czego ja pragnę, to, czego ja chcę, co jest moim marzeniem. Na początek tak, ponieważ są osoby, tak jak powiedziałam, mogą nie mieć jeszcze do końca sprecyzowanych celów, dlatego warto zacząć od tych marzeń. Natomiast już tak, żeby postawić kropkę nad i, warto, żeby zapisać też w odpowiedni sposób, czyli podając konkretną datę, określając ten cel, żeby on był rzeczywiście konkretny i osadzony w czasie i żeby był wyrażony w pozytywie bądź w formie dokonanej. Ja powiem szczerze, że ja zawsze, jeżeli mam jakąś dużą rzecz, planuję w taki sposób, że zapisuję na kartce. Mam mnóstwo różnych karteczek, one jak już są zrealizowane, to gdzieś tam się walają, natomiast później odnajduję je w różnych ciekawych miejscach, patrzę, o, to się udało. Natomiast żeby być bardziej, że tak powiem, systematycznym i być świadomym swoich sukcesów, warto sobie po prostu kupić fajny zeszycik, notatnik i zapisywać swoje cele, ponieważ no, wszystko gdzieś tam nam może umykać, a jak mamy już nawet jakieś marzenia, niekoniecznie sprecyzowane konkretnie, to można zawsze do nich wrócić i wyznaczyć cel, żeby był
taki konkretnie sformułowany na przykład SMART-em. Mhm, także drodzy słuchacze, my Was zachęcamy jak najbardziej do zapisywania swoich celów, swoich marzeń. I mamy teraz dla Was specjalny konkurs. Ten z Was, kto zadzwoni do nas, albo ta z Was, która zadzwoni i powie nam, jakie są jej czy jego marzenia, otrzyma od nas właśnie tutaj możliwość uczestnictwa w warsztatach, które normalnie są płatne, ale o szczegółach jeszcze więcej po przerwie. A my czekamy na telefon od Was. Dokładnie. Przypomnijmy tylko oczywiście numer telefonu, pod który można zadzwonić. 68 326 96 96. No i tak, porozmawialiśmy o tym, czego nie należy robić. Powiedzieliśmy bardzo mało o tym, co można robić, a to dlatego, że więcej, jeżeli jesteście zainteresowani, możecie się dowiedzieć właśnie na zajęciach prowadzonych przez panią Beatę. Więc dzwońcie śmiało. 68 326 96 96. A skoro mówiliśmy o motywacji i o przyjemnym uczuciu z tego wynikającym, zespół Boston z utworem More Than a Feeling. Cóż się okazało, tuż zadzwonił do nas słuchacz. Halo, halo Piotrze, dzień dobry. Halo, jestem. No to w takim razie, jeżeli możesz, to powiedz nam o swoim marzeniu, czy też marzeniach na ten nadchodzący rok. Oj, takie największe moje marzenie to jest mieć duży dom i zapewnić swojej rodzinie byt taki, żeby nam wszystko mogli sobie pozwolić. O. W miarę jakichś potrzebowań. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo ładnie. No to Piotrze, w takim razie o tym, może to jest taki mały krok, który może Ci pomóc w realizacji tego celu. Pani Beato. Mam nadzieję. Możemy ten? Oczywiście. Piotrze, świetne marzenie, raczej długoterminowe. Zapraszam Cię na warsztaty, które będą w przyszłym tygodniu, także I do my best. Pomogę Ci, żebyś ten cel rozpisał tak, żeby był on rzeczywiście osiągalny. A jak nie, to Panią Beatę rozliczymy. A jak nie, to mnie będzie Cię ścigać. Dobra Piotrze, to zostań ze mną poza anteną, ja Cię powiem co i jak, a my teraz wracamy do muzyki. A chciałbyś kogoś może pozdrowić? Oczywiście, narzeczoną pozdrawiam. Och, to pozdrawiam, to przyłączamy się do pozdrowień. No to w takim razie wracamy do studia. Zadzwonił do nas Piotr, który powiedział, że jego celem jest chociażby wybudowanie domu. Pani Beato. Odnieśmy się do tego. No bardzo piękny cel. Ten cel rzeczywiście można rozpisać. Jak już powiedziałam, jest to taki cel bardziej długoterminowy, chociaż w dzisiejszych czasach, jeżeli są możliwości, to może i wcale nie będzie dla Piotra to cel, który będzie trwał ileś lat. Może będzie on trwał kilka miesięcy. Natomiast ważną rzeczą jest to, że nawet jeżeli zapiszemy swoje cele w naprawdę profesjonalny sposób i ten cel będzie zgodny z naszymi wartościami, będzie motywujący, będzie konkretny, mierzalny i rozbity, pokładany w konkretnym przedziale czasu, to jeżeli no, nie podejmiemy działania, to że tak powiem, marne szanse, ponieważ jest takie równanie, o którym ja często wspominam na warsztatach, że szczęście, czyli S bądź sukces, w zależności kto jak potrzebuje, równa się wiedza plus działanie. Jeżeli mamy wiedzę i mamy właśnie zapisany cel, a nie włożymy w tego przynajmniej minimum wysiłku, to będzie również minimum efektu. Dlatego też zachęcam wszystkich słuchaczy i wszystkie osoby, które mają ochotę zaplanować swoje życie, żeby sami mogli nim kierować i odczuwać satysfakcję, że ten cel jest świadomy, mój i wiem, dlaczego go realizuję, to żeby na poziomie już planowania wyznaczyć sobie konkretne działania, które będą pomagały ten cel realizować. Bo działanie powoduje wynik. Bo działanie powoduje wynik, dokładnie. A tutaj w przerwie nam Pani pokazywała taką swoją listę zrobioną na rok 2010. Tak, dokładnie, ponieważ jest taka specjalna metoda, której nie będę teraz reklamować, natomiast metoda, która
pomaga zaplanować taki cel na konkretne 5 lat swojego życia. Ja ten cel wyznaczałam sobie a propos mojego własnego domu. Dlatego szybciutko zmierzyłam do swojego portfela i okazuje się, że mój dom, mój własny prywatny będę miała 10 czerwca 2014 roku. Także teraz sobie uświadomiłam, że muszę rzeczywiście wziąć się do roboty, bo mam 1,5 roku. Nie no, w 1,5 roku można bez problemu zbudować dom. No właśnie, pogadam z Piotrem, może mi coś podpowie. I będą zrealizowane być może 2 domy dzięki temu spotkaniu. Dobrze, no to w takim razie nasza audycja zmierza do nieuchronnego końca. Przypomnijmy, że kto był naszym gościem? Anika? Naszym gościem była pani Beata Piasna. Trener, coach, człowiek, który jak obiecał tutaj może poprowadzić kogoś do osiągania celów, albo do większej efektywności może w ten sposób. Dokładnie. Chciałabym jeszcze zaprosić słuchaczy na te warsztaty, o których tutaj no, nie mówiliśmy, natomiast na stronie można poczytać o warsztatach, ponieważ... Na jakiej stronie? Na stronie www.cambiar.pl, Cambiar pisane przez C, na których jest informacja o warsztatach. I słuchajcie, to jest naprawdę bardzo, że tak powiem, taki spontan dotyczący planowania, ponieważ też jak przygotowywałam tutaj dla was tą audycję, pomyślałam sobie, że rzeczywiście takim jakby największą zagwozdką jest to, że nie mamy czasu na to, żeby pomarzyć. Że to samo stricte planowanie można też zrobić gdzieś z jakimś e-bookiem, tak, audiobookiem, z kimś mądrym, kto nam podpowie albo na coachingu. Natomiast w piątek chciałabym zaprosić wszystkich na bezpłatne spotkanie, na bezpłatny warsztat. W piątek już, kto będzie, już wam powiem. Piątek 18 stycznia. Będziemy robić mapę marzeń, więc warto przyjść. Oczywiście chciałabym, żeby się osoby zgłaszały wcześniej na maila albo telefonicznie, ponieważ też no, nie jesteśmy w stanie pomieścić miliona osób, które być może już mają ochotę przyjść. Na takie właśnie bezpłatne robienie swojej mapy marzeń, ponieważ naprawdę to jest najlepszy okres na to, żeby puścić wodze fantazji. Jesteśmy, że tak powiem, na samym starcie i jest dobrze. A kolejnego dnia w sobotę, jeżeli będą osoby miały ochotę i taką potrzebę, są już warsztaty, które nazywają się Wielkie Planowanie i tam już konkretne cele, które mamy, będziemy rozpisywać nie tyle smartnie, czyli konkretnie, mierzalnie i tak dalej, ale przede wszystkim w taki sposób, aby nie popełniać błędu, żeby na poziomie tego już tej całościowej rozpiski, żeby tam gdzieś się nie podwinęła kropka pod i, żeby ten cel rzeczywiście miał szansę na powodzenie. Także zapraszam na stronę. Warsztat piątkowy jest bezpłatny, sobotni jest odpłatny 30 zł, także to jest spotkanie takie bardzo skomasowane, konkretne, planujemy. Ja mam szansę podejść do każdego i ewentualnie coś podpowiedzieć, żeby każdy wyszedł ze swoją kartką celów, czy na rok, czy na 2, czy na 3, żeby też zaszczepić w sobie, w swoim umyśle to, w jaki sposób to robić, żeby poznać taką strategię dla samych siebie, a od tego momentu będziecie planować co roku swoje cele i życzę naprawdę wszystkim, żeby marzyli każdego dnia o tym, że tak naprawdę wszystko jest możliwe. No dobrze, no w takim razie dziękujemy serdecznie pani Beato za powtórne przyjście do nas do studia. Życzymy sukcesów, między innymi również naszemu słuchaczowi, czyli Piotrowi, który tak. Już wygrał tak czy inaczej tutaj spotkanie, czy też udział w szkoleniu. Audycja po drugiej stronie lustra dobiega końca. Ja dziękuję serdecznie Anicie Zapolskiej za współprowadzenie. Ja nazywam się Aleks Niebrzegowski. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Usiądź wygodnie w fotelu. Odpręż się. Zabierzemy Ciebie w podróż poza granice Twojej wyobraźni. Odkryjemy przed Tobą tajemnice ludzkiego umysłu. Opowiemy o rzeczach, które kryją się głęboko w Twojej podświadomości. Czy jesteś na to gotowy? Audycja po drugiej stronie lustra.